Co można równać, albo do czego? Można równać szansę, równać szereg, albo równać do najlepszego. Matematycy też zajmują się równaniem, a raczej równaniami wielomianowymi. O nich posłuchasz w tej lekcji. Mamy takie równanie, X razy w nawiasie x odjąć 2 razy w nawiasie x dodać 1 równa się 0. Jak je rozwiązać? Zauważ, że po prawej stronie znaku równości stoi 0. Natomiast po lewej stronie mamy mnożenie trzech liczb. Kiedy ich iloczyn byłby zerem? Tylko wtedy, kiedy przynajmniej jedna liczba będzie zerem. Na przykład x równy 0 jest rozwiązaniem tego równania. Ale czy jest to jedyne rozwiązanie? Nie. Przecież zerem może być też wynik wyrażenia x odjąć 2. Dla jakiego x to wyrażenie będzie się zerować? Oczywiście dla dwójki. Dwójka jest kolejnym rozwiązaniem tego równania. Jak myślisz, czy to wszystkie rozwiązania? Pozostał nam jeszcze ten nawias. Jeśli x dodać 1 będzie równy 0, to x będzie kolejnym rozwiązaniem naszego równania. Tak się stanie dla x równego minus 1. To równanie ma więc trzy rozwiązania: 0, 2 i minus 1. Zwróć uwagę, że ta metoda nadaje się tylko do równań, w których po jednej ze stron stoi 0, a po drugiej iloczyn jakichś wyrażeń. Dlatego upewnij się, że po której ze stron równania stoi 0. Jak myślisz, jak nazywamy wyrażenie po lewej stronie? Możesz mi nie uwierzyć na słowo, ale jest to wielomian. Zaraz ci to pokażę. Pomnóżmy wszystkie czynniki po lewej stronie i sprawdźmy, co otrzymamy. Ja zacznę od nawiasów. x razy x to x kwadrat, x razy 1 to po prostu x, minus 2 razy x daje minus 2x. I na końcu minus 2 razy 1 to minus 2. Po uproszczeniu w nawiasie dostajemy x kwadrat odjąć x odjąć 2. Po pomnożeniu tego przez x -a otrzymamy x do trzeciej odjąć x kwadrat odjąć 2x równa się 0. Jak widzisz, jest to wielomian stopnia trzeciego. Jeśli chcesz przypomnieć sobie podstawowe informacje na temat wielomianów, to odsyłam cię do playlisty poświęconej temu zagadnieniu. Jak myślisz, czym są znalezione przez nas liczby? To miejsca zerowe tego wielomianu. Wielomian jest stopnia trzeciego, a my znaleźliśmy dokładnie trzy takie miejsca. Stąd wiemy, że znaleźliśmy je wszystkie, ponieważ wielomian nie może mieć ich więcej niż wynosi jego stopień. Każdy wielomian możemy zapisać w postaci iloczynowej. Czynniki będą stopnia pierwszego lub drugiego. Nie zawsze da się zapisać wielomian w postaci iloczynu czynników stopnia tylko pierwszego, ponieważ trójmiany kwadratowe o ujemnej delcie są nierozkładalne. W przypadku funkcji kwadratowych liczyliśmy deltę, a następnie podstawialiśmy ją do wzoru na pierwiastki, otrzymując postać iloczynową. Wielomiany wysokiego stopnia, powyżej czwartego, nie posiadają takich gotowych wzorów, dlatego w tej playliście pokażę Ci kilka metod pozwalających doprowadzać wielomiany do postaci iloczynowej. Schrób orzeszka, a za chwilę rozwiążemy nieco bardziej złożone przykłady. Rozwiążmy teraz taki przykład. W nawiasie, x kwadrat dodać 2 razy w nawiasie, x kwadrat dodać 1 równa się 0. Postępujemy podobnie jak poprzednio. Nasz x musi spełniać równanie x kwadrat dodać 2 równa się 0 lub x kwadrat dodać 1 równa się 0. Zajmijmy się pierwszym z nich. Przenosimy dwójkę na prawą stronę i otrzymujemy x kwadrat równa się minus 2. Jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam minus 2? To było nieco podchwytliwe pytanie ponieważ taka liczba nie istnieje. Cokolwiek podniesione do potęgi drugiej da nam liczbę nieujemną. Możemy zatem napisać że x należy do zbioru pustego. A co z drugim równaniem? Jeśli jedynkę przeniesiemy na prawą stronę, to otrzymamy x kwadrat równa się minus 1. Ponownie po prawej stronie mamy liczbę ujemną, dlatego znowu x należy do zbioru pustego. Skoro żaden z czynników tego równania nie może być zerem, to ono samo nie ma rozwiązań, czyli x należy do zbioru pustego. Kolejny przykład w nawiasie x do 3 dodać 8 razy w nawiasie x dodać 3 równa się 0. Zatrzymaj film i rozwiąż go samodzielnie. To równanie będzie spełnione, jeśli x do 3 dodać 8 będzie równe 0 lub kiedy x dodać 3 będzie równe 0. Zacznijmy od tego wyrażenia i przenieśmy ósemkę na prawą stronę. Mamy x do 3 równa się minus 8. Zatem x równa się minus 2, bo minus 2 do potęgi trzeciej daje minus 8. Przechodzimy do drugiego wyrażenia i przenosimy trójkę na prawą stronę otrzymując x kwadrat równa się minus 3. Podobnie jak w poprzednim przykładzie otrzymujemy sprzeczność, ponieważ nie ma takiej liczby, która po podniesieniu do kwadratu będzie ujemna. x należy zatem do zbioru pustego. To równanie ma tylko jedno rozwiązanie, a mianowicie minus 2. Zwróć uwagę na stopnie wielomianów w wyrównaniach. Aby je obliczyć, wystarczy dodać do siebie najwyższe potęgi x z każdego z nawiasów. W pierwszym przypadku dostajemy wielomian stopnia 2 dodać 2, czyli czwartego. Jest to wielomian stopnia parzystego. W naszym przypadku nie posiada on żadnych pierwiastków bo takie wielomiany nie muszą ich mieć. Na pewno ich nie mają jeśli można je przedstawić tylko jako iloczyn nierozkładalnych wyrażeń stopnia drugiego. Wielomian w drugim przykładzie jest natomiast stopnia 3 dodać 2, czyli 5. Jako wielomian stopnia nieparzystego musi posiadać co najmniej jeden pierwiastek. I tak właśnie jest. Znaleźliśmy go. Wielomian stopnia nieparzystego musi mieć pierwiastek, ponieważ nie da się go rozłożyć na iloczyn wyrażeń o parzystym stopniu. Przy obliczaniu miejsc zerowych wielomianów, zwracaj uwagę na ich stopnie, aby weryfikować poprawność swoich obliczeń. Ten przykład jest dla Ciebie. Zatrzymaj film i samodzielnie rozwiąż to równanie. Nasz iloczyn będzie zerem, jeśli któryś z nawiasów będzie zerem. Zapiszmy to. W pierwszym wyrażeniu przenosimy jedynkę na prawą stronę i otrzymujemy, że nawias jest zerem wtedy, kiedy x równa się 1. A co z drugim wyrażeniem? Tutaj musimy odwołać się do wiedzy z równań kwadratowych. Zachęcam Cię do obejrzenia odpowiedniej wideo lekcji, jeśli chcesz przypomnieć sobie to zagadnienie. Kiedy takie wyrażenie będzie równe 0? Żeby się tego dowiedzieć, musimy obliczyć wyróżnik trójmianu kwadratowego, czyli potocznie deltę. Delta równa się 2 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy minus 2, a to daje 12. Pierwiastek z delty równa się pierwiastek z 12, czyli 2 razy pierwiastek z 3. Następnie podstawiamy deltę do wzoru na pierwiastki równania kwadratowego. Pierwszy z nich równa się minus 2 odjąć 2 pierwiastki z 3, podzielić przez 2, a po skróceniu dwójek to minus 1 odjąć pierwiastek z 3. Drugi pierwiastek liczymy z drugiego wzoru, ale różni się on jedynie znakiem przy delcie, więc x równa się minus 1 dodać pierwiastek z 3. To równanie ma zatem trzy rozwiązania: 1 minus 1 odjąć pierwiastek z 3 i minus 1 dodać pierwiastek z 3. W ostatnim przykładzie wykorzystaj wszystkie metody, które dotychczas ćwiczyliśmy i zrób go samodzielnie. Tak jak poprzednio musimy znaleźć zerowe wartości każdego z czynników iloczynu. Zaczynamy od pierwszego wyrażenia. Przenosimy dwójkę na prawą stronę i otrzymujemy x kwadrat równa się 2. Po wyciągnięciu pierwiastka otrzymujemy dwa rozwiązania. x równa się pierwiastek z 2 lub x równa się minus pierwiastek z 2. W drugim wyrażeniu wystarczy przenieść piątkę na prawą stronę. Otrzymamy wtedy x równy minus 5. A co z ostatnim wyrażeniem? Tu należy obliczyć deltę, a następnie podstawić ją do wzoru na pierwiastki. Delta równa się minus 2 do kwadratu, odjąć 4 razy 1, razy 2. A to równa się minus 4. Okazuje się, że delta jest ujemna, więc to wyrażenie nigdy nie będzie zerem. Piszemy, że x należy do zbioru pustego. Podsumowując, nasze równanie ma trzy rozwiązania: pierwiastek z dwóch, minus pierwiastek z dwóch oraz minus 5. Jak widzisz, jeśli zapiszesz wielomian w postaci iloczynowej, to szukanie jego miejsc zerowych będzie prostsze i sprowadzi się do sprawdzania, kiedy wyrażenia w nawiasach się zerują. Aby rozwiązać równanie wielomianowe, należy doprowadzić się do postaci iloczynowej. Aby iloczyn był równy 0, któryś z czynników musi być zerem. Ta playlista opowiada o równaniach wielomianowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to zachęcam cię do obejrzenia naszej innej playlisty na temat wielomianów.